strategii na rzecz środowisk seniorskich, tej rządowej. Nie ma zwyczaju w naszej tradycji, że środowiska seniorskie kupują, żebyśmy już wyprzedzająco działać, a tych obszarów jest mnóstwo. Jeżeli chodzi właśnie o tą inicjatywę powołania Domu Dziennego Pobytu Seniora, myśmy z tą inicjatywą wychodzili już od kilku lat. No jakoś nie mogliśmy się dobić, ale wydaje się, że dzisiejsze spotkanie to właśnie będzie to chyba tym, które zmobilizuje i władze miasta, i nas, organizacje pozarządowe, do tego, żebyśmy przyłożyli się wszyscy do tego, aby taki dom dziennego pobytu seniora powstał. Ja chcę tylko powiedzieć, że Polski Związek Emerytów i Rencistów skupia w tej chwili prawie ponad 800 członków. To są emeryci i większość tych emerytów to są samotni. Bądź też powiedzmy są w rodzinach, ale rodziny pracują i oni pozostają zupełnie sami. No i wtedy jest problem, co robić z tym czasem, jak go zagospodarować. My jako Związek Emerytów i Rencistów organizujemy różnego rodzaju spotkania, inicjatywę dajemy taką, że na przykład koła nasze organizują różnego rodzaju spotkania integracyjne. Organizujemy również różnego rodzaju wieczorki. Ja nazywam to takie spotkanie, prawda, rehabilitację poprzez taniec. I co ciekawego, że na te wieczorki również brak po prostu miejsc. Jest więcej chętnych, aniżeli powiedzmy jesteśmy w stanie pomieścić. W tych salach naszych gdzie się odbywają te spotkania. I czyli dlatego możemy powiedzieć, że jest dla kogo tworzyć taki dom, że on jest potrzebny. Tak, i on jest bardzo potrzebny, ja mówię, dlatego że szczególnie dla tych osób, które są samotne, bo one muszą wyjść z tej samotności, bo to jest choroba potem, prawda? Ci ludzie po prostu szybciej się starzeją, tracą aktywność, a jeżeli mają kontakt z drugim człowiekiem, to zupełnie inaczej się czują, są wtedy powiedzmy żywsi, no i miałem takiego dziadka na przykład z Karsina, który był ze mną i kiedy byliśmy w Kalwarii Zebrzydowskiej, szedł, prawda, z wnuczką pod pachą, tam zaniósł swój kamień, schodząc potem na drugi dzień, ja patrzę, on ma już 90 chyba 2 czy 3 lata i on jest na każdym spotkaniu tym integracyjnym, które nazywam rehabilitację poprzez taniec. I wywija z babciami i mówi, ja się teraz czuję dobrze dopiero. Tak jest wspaniale. Chodzi o to, aby osoby starsze, które mieszkają z rodzinami, a rodzina idzie do pracy czy do szkoły, a nie może osoba starsza zostać na przykład w domu, trzeba na ten czas albo wynająć opiekuna, albo wręcz umieścić w domu stacjonarnym. My nie chcielibyśmy wyjść tutaj z ofertą, aby na czas, kiedy domowników nie ma, żeby ta osoba mogła pójść do takiego domu dziennego pobytu, gdzie także seniorzy wzajemnie będą sobą się opiekowali, ale to też ma być takie miejsce, w którym te wszystkie aktywności, umiejętności, pasje, zainteresowania mogłyby być rozwijane, bo często, jak mówią eksperci, nie jest problemem zdrowie. Podstawową chorobą w tym wieku bywa samotność, po prostu. Nie mam z kim porozmawiać, bo moi najbliżsi albo zmarli, albo wyjechali, a ja zostałem sam. Chodzi o to, żeby też z tej samotności, z tej choroby samotności była droga wyjścia i na pewno taką możliwość spełniał, dawałby ten dom, dzienny dom pobytu dla seniorów. Obszerne pole do wszelkich aktywności. Przykładów takich pozytywnych jest w kraju wiele, więc to są sprawdzone wzorce, które chcielibyśmy także, odpowiadając na te wyzwania pokoleniowe i budowanie takiej międzypokoleniowej solidarności, chcielibyśmy także w tym obszarze zatroszczyć się o tych, którzy z różnych względów sami sobie nie radzą, czują się opuszczeni. Warto tych ludzi często z ogromną wiedzą, doświadczeniem zagospodarować, aby byli przydatni i przyczyniali się do rozwoju naszej kościerskiej społeczności. Czy są już plany, gdzie i na jakich zasadach miałby powstać taki dom? No, chcemy o tym porozmawiać właśnie, jakie są oczekiwania, co powinno w ocenie naszych seniorów być
jeżeli na wyposażeniu takiego domu. To jest temat otwarty. Lokalizacji może być kilka, ale jedno jest pewne, to wynikało już z dyskusji. Powinno być to blisko centrum, dobrze skomunikowane przy możliwie tych głównych ciągach komunikacyjnych w mieście, więc wchodzi w rachubę gdzieś okolice centrum czy gdzieś na pograniczu centrum. Na pewno nie, trudno sobie wyobrazić, że ten dom będzie gdzieś na obrzeżach, gdzie trudno dojechać, a musiałby, przynajmniej tak zakładamy, funkcjonować do późnych godzin popołudniowych, więc kwestia powrotów, bezpiecznych powrotów, to wszystko trzeba wziąć pod uwagę, ale chcemy posłuchać, co seniorzy sądzą na temat lokalizacji wyposażenia. Rozpoczynamy proces przygotowywania tego projektu. Chcielibyśmy też, aby seniorzy wzorem Młodzieżowej Rady Miasta mieli też swoją Radę Seniorów, która byłaby takim organem mówiącym jednym głosem w imieniu wszystkich grup seniorskich, co jest, myślę, że wyjątkowo cenną inicjatywą. Będziemy o tym dyskutowali. Chcielibyśmy, aby ta rada powstała w Kościerzynie. Takie zainteresowanie ze strony seniorów jest, więc będziemy starali się także tutaj ten postulat spełnić. Ale najważniejsze to jest wykorzystanie tego ogromnego potencjału, umiejętności, doświadczenia, aktywności tych grup społecznych, które dzisiaj już po przepracowaniu większej części życia mają więcej czasu właśnie na to, aby odpoczywać, aby też zająć się jakimiś swoimi dawno zajęciami, na które nie było po prostu czasu, a dzisiaj mają więcej czasu, więcej możliwości. My chcemy zagospodarować te umiejętności, tak aby ta grupa społeczna czuła się w Kościerzynie jak najlepiej i wymaga to niestety pracy, nakładów, ale warto to zrobić, bo tak jak powiedzieliśmy i to wynika z analiz, mężczyźni, kobiety żyją coraz dłużej i te osoby chcą być aktywne aż do późnej starości, tak jak ktoś tutaj podczas spotkania powiedział.